Tomasz Krajewski. Przez ostatnie 15 miesięcy mam niewątpliwą przyjemność prowadzić jeden z najfajniejszych startupów technologicznych ostatnich 5 lat. Postaram się tak w kilkanaście minut opowiedzieć o tym, jak udało nam się dostać się tutaj, gdzie jesteśmy, czyli być liderem w segmencie mobilnych płatności zdalnych. Może tak, nie wiem, czy wszyscy nas znają, mam nadzieję, że tak. Natomiast może tak, czym dzisiaj jesteśmy? Dziś jesteśmy największą, najpopularniejszą aplikacją niebankową w Google Playu. Zajmujemy 7 miejsce między takimi tuzami jak PKO BP czy ING. Mamy dzisiaj ponad 1 milion zarejestrowanych użytkowników systemu SkyCash i jesteśmy platformą uniwersalną. Możecie dzisiaj z nami zapłacić za bilet komunikacji miejskiej, kupić bilet parkingowy, kupić bilet do PKP Intercity, czy wypłacić środki z bankomatu bez użycia karty. W rankingu Dealon jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie Środkowej i Wschodniej. Zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce. Jeśli chodzi o naszych partnerów, to znajdziecie wśród nich duże brandy, takie jak Multikino, PKP Intercity, przewozy regionalne, organizacje kartowe, banki, ale też mniejszych, lokalnych partnerów. Jesteśmy w ponad 40 samorządach miejskich. Wszystkich partnerów mamy około setki. Jak zaczynaliśmy? Zaczęliśmy w 2008 roku, wtedy powstała spółka SkyCash, spółka z o.o., kiedy to dwóch kolegów, zgodnie z naszą firmową legendą, stwierdziło, że fajnie byłoby zwrócić sobie pieniądze za wydane gdzieś w knajpie czy w restauracji za pomocą telefonu komórkowego. I to była właśnie pierwsza usługa SkyCash. To były płatności między użytkownikami. Od samego początku zakładaliśmy, że będą to płatności rozliczane w sposób natychmiastowo między użytkownikami, którzy posiadają numer telefonu. Numer telefonu do teraz jest takim właściwie unikalnym identyfikatorem użytkownika w SkyCash. I numer telefonu pozwalał nam od samego początku budować bazę użytkowników. Do dzisiaj, jeżeli nie korzystacie z SkyCash, ktoś, kto ma konto w SkyCash, może wysłać Wam 1 grosza i po zarejestrowaniu się jesteście użytkownikiem SkyCash. Nie potrzebujemy żadnych innych danych. Jakie były kluczowe takie elementy, na które kładliśmy nacisk, kiedy startowaliśmy? Nie startowaliśmy jako pierwszy gracz na rynku. W tamtym czasie istniało już kilka systemów. Był MPay, wtedy największy system płatności mobilnych. Było kilka mniejszych rozwiązań jak Mobilet. My jednoznacznie chcieliśmy się określić jako system niezależny od operatorów komórkowych i od banków. Dlaczego to było takie ważne? W tamtym czasie MPay posługiwał się technologią, która dzisiaj może nie jest popularna, ale ciągle obecna, tak zwanych kodów USSD. Są takie kody, którymi niektórzy z Was może doładowują telefon komórkowy albo aktywują usługi. My zdecydowanie postawiliśmy na aplikacje mobilne. Drugą rzeczą, na którą bardzo mocno kładliśmy nacisk, to to, że nie trzeba było mieć konta bankowego. Staliśmy w opozycji do bankowych systemów płatniczych, które być może wtedy jeszcze nie istniały, ale już wtedy się o nich mówiło. W związku z tym niestety musieliśmy się liczyć z wieloma barierami. To był 2010 rok, więc to nie była taka sytuacja jak dzisiaj, gdzie transmisja pakietowa kosztuje praktycznie zero. Możecie dostać pakiet danych po doładowaniu u dowolnego operatora za 10 zł. Praktycznie u każdego operatora dostaniecie nielimitowany dostęp do internetu. Wtedy internet mobilny to tak naprawdę był modem USB dopinany do laptopa, który miał służyć w podróży biznesmenom do dostępu do poczty elektronicznej czy portali społecznościowych. Płatności mobilne to w ogóle było nowum. Dzisiaj są banki, które nazywają się ikonami mobilności. No w tamtym czasie to właściwie nikt o tym nie myślał, że w ogóle ktoś będzie płacił telefonem, kupował bilet, wypłacał środki z bankomatów. Naszym problemem w owym czasie było to, że musieliśmy działać w oparciu o model elektronicznej portmonetki. Może o tym nie wiecie, ale płatności kartami dla transakcji 2, 3, 4 złotowych to nie są takie tanie. To nie jest tak, jak się mówi powszechnie, że opłaty interchange spadły i teraz płatności kartami są bardzo tanie. Jeżeli ktoś płaci 3 złote, to nas to po prostu kosztuje. I nie kosztuje nas to 0,2%, tylko kosztuje nas to dużo więcej. Wtedy płatności kartami były po prostu drogie i karty nie były też popularne. Ale przede wszystkim największą barierą było to, że nie było w ogóle smartfonów.
W 2010 roku w Polsce to był rynek, który się dopiero budował. Było dosłownie kilka aplikacji mobilnych, był Onet, było Allegro, byliśmy my. Generalnie bardzo mały rynek we wczesnym stadiu rozwoju. Dlatego postawiliśmy na powszechność. Od samego początku SkyCash można było pobrać na każdym istniejącym wtedy telefonie. To mógł być telefon z systemem Java, właściwie bez systemu operacyjnego, to mógł być Symbian, to mógł być Android, iPhone, czy nawet Windows Mobile, czy BlackBerry. Drugą rzeczą, która była bardzo ważna od samego początku, to była uniwersalność platformy SkyCash. W przeciwieństwie do konkurencji, która się skupiła na dwóch, trzech usługach, jak bilet miejski, opłata za parking, czy bilet kolejowy, my od samego początku próbowaliśmy wielu rzeczy. No, wielu rzeczy się udało. Bilety miejskie to jest jedna z najpopularniejszych usług SkyCash, tak samo płatności za parkingi, ale część usług zupełnie się nie powiodło. No, takim przykładem na przykład była możliwość zakupu MP3 w SkyCashu. Można było, posiadając aplikację SkyCash, zarejestrować się w portalu iPlay i kupić sobie MP3. Mieliśmy taki sklep z muzyką w aplikacji SkyCash. Niestety nie udało się. Innym takim totalnie trafionym pomysłem była możliwość płatności za zakupy spożywcze w hipermarkecie online frisco.pl. No jak się okazało, po latach byliśmy, może nie po latach, byliśmy jako firma chyba jedynymi klientami korzystającymi z tej usługi. Podobnie nie udało się z płatnościami na przykład z płatnościami w portalu Grono.net, za dostęp do kontentu premium, czy opłatami za głosowania w programach telewizyjnych typu Mam Talent, czy Taniec z Gwiazdami. Dlatego z tych rozwiązań się wycofaliśmy. Natomiast zawsze staraliśmy się być pierwsi na rynku w pewnego typu usługach. I tak było na przykład z samym wejściem do usługi SkyCash. No, kiedyś niewyobrażalne było to, że można się zarejestrować na telefonie komórkowym, że cały proces rejestracji może się odbyć na jednym urządzeniu. Jeszcze 2-3 lata temu w największych aplikacjach bankowych było tak, że żeby wejść do tej aplikacji, trzeba było najpierw wejść na stronę www, troszkę poklikać i dopiero potem ją pobrać. U nas od samego początku postawiliśmy na to, że użytkownik musi być gotowy do używania aplikacji od momentu, kiedy ją pobierze, do pierwszego zakupu. I w tym celu też płaciliśmy za użytkowników za ich pierwszy bilet. Jeżeli nie korzystacie ze SkyCash, pierwszy bilet do 4 zł jest gratis, bez doładowania. Jako pierwsi postawiliśmy też na multioperacyjność. Jeżeli chodzi o płatność parkingową, to możecie zapłacić za parking za pomocą aplikacji SkyCash. Możecie zlecić tą płatność SMS-em, IVR-em, kodami USSD. I również pierwsi byliśmy w wypłacaniu gotówek z bankomatów, bez użycia karty. Dziś jest to usługa dosyć popularna, szczególnie w systemie płatności BLIK. No, my wprowadziliśmy ją w 2011 roku i do dzisiaj ją posiadamy. Pewnie część z Was korzysta z aplikacji taksówkarskich typu Uber, typu MyTaxi, iTaxi i innych. Tam, jak wiadomo, można płacić kartą. SkyCash był jedną z pierwszych aplikacji w Polsce, wydaje mi się, że po Allegro, w której można było zapłacić kartą za bilet komunikacji miejskiej. Jako pierwsi udostępniliśmy też możliwość zakupu biletów kolejowych z kolejami mazowieckimi, czy bilety do kina z Multikinem, czy kinem Atlantic lokalnym. W 2013 roku w Krakowie wprowadziliśmy też możliwość zakupu biletu komunikacji miejskiej z kodu NFC, czy z tagu NFC, czy z kodu QR. W jaki sposób działamy i w jaki sposób działaliśmy przez cały ten czas? SkyCash zdecydowanie od samego początku skupił się na działalności PR-owej. Uważamy, że jest to najtańszy, jeden z najlepszych sposobów pozyskania użytkowników. Nie kupujemy reklam, nie płacimy użytkownikom za korzystanie z naszych rozwiązań. W żaden sposób nie kupujemy dobrych opinii. Skupiamy się na tym, żeby tworzyć dobry produkt i żeby głównie przez artykuły prasowe i rozmowy z blogerami, z użytkownikami pozyskiwać innych użytkowników. W jaki sposób współpracujemy z partnerami? W tej chwili mamy dwa modele współpracy. Zdecydowanie
dla nas najlepszym modelem jest udostępnienie usługi partnera w aplikacji SkyCash. I tak też jest z większością naszych usług, bo w aplikacji SkyCash możecie kupić bilet do multikina i zapłacić za parking, czy za bilet PKP Intercity, przewozów regionalnych. Albo też tworzymy rozwiązania dedykowane lub udostępniamy usługi w zewnętrznych aplikacjach. Taką dedykowaną aplikacją jest aplikacja IC Mobile Navigator, gdzie za pomocą konta SkyCash czy karty zapisanej w systemie SkyCash możecie kupić na bilet do PKP Intercity. Z kolei w aplikacji BZWBK 24 Mobile możecie zapłacić za parking lub kupić bilet komunikacji miejskiej w tych miastach, w których SkyCash jest operatorem. Podobnie działa to w multikinie. Tworzymy też dedykowane rozwiązania dla firm. Wspólnie z Orlenem posiadamy taką usługę Mobi Parking Flota, która pozwala firmom posiadającym duże floty pojazdów na płacenie za parking ze środków zgromadzonych na karcie flotowej. Od samego początku co 2 lata staramy się odświeżyć naszą aplikację. W 2010 roku najpopularniejszym systemem był system Symbian, więc nasza aplikacja miała taki bardzo prosty, listowy wygląd. W 2012 roku zrobiliśmy pierwsze odświeżenie aplikacji, w 2014 drugie odświeżenie aplikacji. Do teraz staramy się ją co mniej więcej 2 lata zupełnie przebudowywać i wprowadzamy poprawki na bieżąco. W tym roku, właściwie za kilka tygodni, będzie kolejna wersja naszej aplikacji. Już dzisiaj możecie pobrać aplikację Mobi Parking, która została odświeżona na platformie Android. Staramy się skracać proces zakupowy, staramy się go upraszczać. W nowej aplikacji Mobi Parking możecie zapłacić za parking w 2 krokach, zobaczyć ile on będzie kosztował, ile kosztuje w tej chwili. Staramy się też dostosowywać tą aplikację do bieżących trendów rynkowych, aczkolwiek, ponieważ mamy dużo użytkowników, różnych użytkowników w różnym wieku, to zawsze staramy się te zmiany przeprowadzać ewolucyjnie. I tak na koniec, jakby odpowiadając na takie pytanie, które sami sobie daliśmy, jak zostać liderem na rynku płatności mobilnych. Przede wszystkim my od samego początku budowaliśmy SkyCash jako ekosystem otwarty. Skupialiśmy się na różnych usługach jako jedyni na rynku, wchodziliśmy tam, gdzie nikt wcześniej nie wchodził. To powodowało, że w wielu wypadkach nam się udało, ale w wielu wypadkach też przegraliśmy. Tak jak w przypadku tego Frisco, czy płatnościach darowiznach. Dzisiaj obsługujemy prawie 40 miast komunikacji miejskiej. 80% rynku kolejowego jest dostępne w aplikacji SkyCash. Posiadamy ponad 1 000 000 użytkowników. No, nie bez znaczenia było to, że od samego początku staraliśmy się stawiać na sprawdzonych z partnerów. Do dzisiaj jednym z naszych najważniejszych partnerów jest Mennica Polska, która operuje kartą miejską w Warszawie, we Wrocławiu, w Bydgoszczy czy w Lublinie. Przez bardzo długi czas naszym głównym partnerem był Mastercard, który nam pomógł rozwinąć płatności kartami w aplikacji SkyCash, które dzisiaj to jest 30-40% naszych transakcji to płatności kartami. I bardzo dużo nam pomogła też ciągła współpraca z naszymi użytkownikami. Do dzisiaj staramy się z nimi komunikować bardzo aktywnie. Właściwie odpowiadamy na każdy e-mail. Staramy się to robić w najkrótszym możliwym terminie. Jesteśmy szczerzy, przyznajemy się do błędów. Staramy się naprawdę, żeby to, co robimy, przynosiło naszym użytkownikom korzyści. No nie bez znaczenia było to, że od samego początku mieliśmy bardzo stabilne finansowanie. Nie ukrywamy faktu, że naszym właścicielem jest fundusz inwestycyjny Opera, który zainwestował 15 000 000 zł w projekt, który się po prostu udał. No i to wszystko. Jakieś pytania będą?